Serdecznie Was witam 8 listopada, a czy nie to słowami zapisanymi w psalmie 118, wierszu 26. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana, a także z Ewangelii Jana z 1 rozdziału 12 wiersza. Tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Zbliżamy się powoli do końca roku kościelnego. Przewodnią tematyką będzie tematyka eschatologiczna, czyli dotycząca naszej przyszłości, naszego zbawienia. Nauka, która w teologii jest bardzo ważna i istotna, ponieważ kieruje nas w stronę tematu wieczności, który dla nas jest bardzo chrześcijan ważny, ponieważ żyjemy nadzieją zmartwychwstania, spotkania się z tymi, którzy wyprzedzili nas do wieczności. Wieczność dla nas jest istotna i jest także częścią naszej wiary i tożsamości. Otóż tematyka będzie przybliżała nas do Jerozolimy, do tematu nowego Jeruzalem, o którym mówi też apostoł i ewangelista Jan w swoim objawieniu. Otóż nowe Jeruzalem to nie tylko miasto, ale przede wszystkim przebywanie z Panem Bogiem, oddawanie Mu czci i bycie tym, którym się jest gościem, ponieważ jeśli wierzy się w imię Jezusa Chrystusa oraz wierzymy w to, że czynił cuda, ale także jest naszym Zbawicielem, który oddał swoje życie na krzyżu, zbliża nas to przede wszystkim do tego, że możemy mieć pewność, iż jesteśmy zbawieni. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana. To nikt inny jak Jezus Chrystus, który wjechał na oślęciu w bramy Jerozolimy i ogłosił chwałę Bożą. Ten, który ma przyjść, przyjdzie. Nie wiemy kiedy. Dlatego też jest dzisiaj czas, byśmy wzmacniali naszą wiarę Słowem Bożym. Niech to Słowo Boże, które dzisiaj jest powtórzone, a jest zapisane w Ewangelii Jana w 1 rozdziale 12 wierszu, tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Pan Bóg zapewnia, że jeżeli wierzymy w imię Jego, jesteśmy Jego dziećmi, jesteśmy Jego dziedzictwem, jesteśmy dla Niego bardzo ważni i istotni. Dlatego też oferuje nam zbawienie, nowe Jeruzalem, Królestwo Boże. Pragnę zakończyć słowami pieśni, jakże znanej, pieśni 620, zwrotka piąta. Pochwal mój duchu mocarza, wznieś mu śpiewanie. Z wszystkim, co życie ma, wespół zwróć doń swe błaganie. On światłem Twym, chwalny więc sercem Go swym. Amen, tak niechaj się stanie. Tak niechaj się stanie. Życzę błogosławionego dnia. Pozostańcie z Bogiem.